My po raz pierwszy jesteście w Maruzie? Tak, w Maruzie po raz pierwszy. Musimy się przedstawić. Monika Kieszkowska, Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo. Proszę poopowiadać trochę o organizacji, którą... Organizacja działa od 2003 roku. Początkowo działaliśmy jako Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo. Później zmieniliśmy nazwę na Kuźnię Inicjatyw Lokalnych Lisewie. Od końca listopada 2015 roku działamy jako ośrodek Działaj Lokalnie. Działacie lokalnie? Z kim i w jakiej sprawie? Działamy lokalnie, rozdajemy granty dla potencjalnych grantobiorców na realizację ich jakichś tam małych inicjatyw, bo nie są to jakieś takie wielkie przedsięwzięcia. Mamy na ten moment 5 gmin partnerskich. Gmina Grudziądz, gmina Wąpielsk, Lisewo, Książki. Coś jeszcze? Zapomniałam? Wąpielsk. Grudziądz, Wąpielsk, Lisewo, Książki, Chełmża. Przez H? Przez H i L. W Maruzie jesteście po raz pierwszy? Chyba tak, bo nie przypominam sobie. To jest, pan zapamięta, nie? Jasne. Oczy się nie zapomina. Czego tu szukacie? Przede wszystkim wiedzy. Chcemy poznać jakieś, wziąć udział w jakichś warsztatach, tak, poszerzyć jakieś horyzonty. Postępujemy w kolejce, żeby... Tak, i no troszeczkę poznać też innych ludzi, tak, z organizacji. I zaszczepić się pewnie ich doświadczeniami, przekazać być może swoje, tak? Najbardziej. Maruz to też fajne wydarzenia muzyczne. Czy tak, ja w ogóle jestem zachwycona, że występuje dzisiaj Habakuk, tak. Jestem zachwycona i w ogóle jestem zaskoczona bardzo pozytywnie. Bo to jest zespół w ogóle mojego dzieciństwa i tak.